Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, oczywiście na Palionowie. I słuchajcie, dzisiaj odcinek, na który pewnie wiele osób czekało, a mianowicie lecimy w sumie, nie jedziemy, tylko lecimy kopać diamenty, ponieważ chcieliście, żebym poszedł do kopalni i robił długie odcinki z kopania diamentów, więc pójdziemy, może coś znajdziemy. Skorzystamy oczywiście z tej kopalni, którą mamy tutaj pod moim statkiem, ta tutaj kopalnia. Tu w ogóle to laboratorium, w ogóle ono jest takie nieużywane, ten opuszczony statek już jest trochę taki, ponieważ zamieszkałem sobie w domku, ale będziemy budować też toster w ogóle za niedługo. Więc czekajcie, ponieważ ten toster się na pewno pojawi. Dobra, tymczasem lecimy na poziom 11 i zaczynamy kopanie, wielkie kopanie. O nie, strzela do... znaczy bije mnie. Nie, to też nie jest groźne akurat, ale... Ale go trafiłem, jestem najlepszym łucznikiem chyba w tej grze. Najlepszym jestem łucznikiem. Dobra, słuchajcie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się odcinki podobają. Lecimy, w sumie to, jak widzicie ten odcinek, to... Na pewno, myślę, że już na pewno mam 10 tysięcy subskrypcji, więc przepraszam, że tak późno, ale dziękuję bardzo, bardzo za to, że wbiliśmy te 10 tysięcy subskrypcji naprawdę w bardzo, bardzo krótkim czasie, ponieważ to jest, nie wiem, niecałe 2 tygodnie, więc jestem mega szczęśliwy i oczywiście lecimy z odcinkami codziennie, tak jak już to od 2 tygodni ma miejsce, tak lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Codziennie odcinki o godzinie 19:19, więc o ty kurczę, cwaniaczku. Będziesz mnie tutaj napastował. Dobra, nie mam... A, mam pochodnie, dobra. To możemy sobie rozstawiać. Ja bym... O, ty kurczę! Wszędzie mnie tu napastują te potwory. Zszedłbym na 11 poziom. Może wkopmy się tak w dół. Ale może zróbmy to gdzieś tam bliżej tego wejścia. Chociaż ja tam gdzieś powinienem mieć chyba zejście. Ponieważ ja już kiedyś chyba kopałem się na takie niskie poziomy. Żeby... Co tu jest? O, tu jest jakieś zejście na dół. O nie, znowu creeper tam jest. Dobra, schodzimy tutaj na dół. A nie, chyba stąd przyszedłem. Tak, stąd przyszedłem. No to dobrze, bo akurat chciałem tutaj też wrócić. Żebyśmy mogli po prostu normalnie zejść na dół. Czyli gdzieś tutaj się po prostu wkopiemy. Tutaj jest to dojście do Herobrine'a, tam do tego pokoju, w którym dał nam straszne, bardzo straszne wyzwania. Mam nadzieję, że widzieliście te odcinki. Jeśli nie, to koniecznie musicie je nadrobić. I może w tym miejscu, już nie chcemy się dalej szukać. Wkopiemy się gdzieś na dół, na poziom 11. Otworzę sobie tutaj... O, już jesteśmy blisko w sumie, ponieważ mamy 25 poziom, więc to bardzo szybko pójdzie. No i zaczniemy kopać diamenty. Zobaczymy, ile diamentów uda nam się znaleźć. Oczywiście, no ja nie mam farta do diamentów, jak zwykle, więc mi to bardzo ciężko przychodzi. O, ale znaleźliśmy już lazuryt, więc w sumie to może mój los się tym razem odmieni. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na poziomie 11 właśnie w tym momencie, więc rozpoczynamy naszą wielką ucztę. Wielką ucztę będziemy kopać teraz diamenty. Więc może tak, zacznijmy kopać najpierw, no po prostu w tą stronę zacznijmy kopać. Chociaż to jest strona, jednak w tamtą. Bo to jest chyba strona nie w stronę wioski, a chciałbym polecieć w drugą stronę, żeby na pewno się nie spotkać z nikim innym. No więc dobra, kopiemy po prostu diamenty, bo przydałoby się coś znaleźć. Ale szybko ten mój kill off już kopię teraz. Teraz to już nas nic nie zatrzyma, zobaczymy ile tych diamentów znajdziemy. No nie, to trzeba mieć pecha takiego jak ja, że akurat kopiemy w tą stronę i znajdujemy kopalnię czyjąś. Więc, a może to być moja kopalnia. Dobra, więc lecimy w drugą stronę, więc się pomyliłem. Wybrałem akurat tą stronę, której nie powinienem wybierać. Dobra, lecimy tu. Mam nadzieję, że tutaj tym razem już nie trafimy na żadną kopalnię, bo... Okej. Więc kopiemy jednak w tą stronę. I tu mam nadzieję, że na żadną kopalnię się nie natkniemy, że nikt tutaj skrętu nie zrobił, ponieważ mam nadzieję, że ileś tych diamentów tu znajdziemy. Chociaż mamy ogromnego pecha. Dlaczego mamy takiego pecha? Nie chciałem mieć takiego pecha w tym odcinku, a niestety mamy. No i... No nie, no jestem załamany. Ale mam nadzieję, że jakieś diamenty będą. No póki co redstone jest. Jest w miarę okej. Ale diamenty, to jest nasz cel, Mam nadzieję, że wykopiemy ich trochę dużo. No, ja mam teraz dużo czasu. Chcę poświęcić na ten odcinek naprawdę nawet z kilka godzin. Będziemy kopać i kopać, aż w końcu znajdziemy tych diamentów tyle, że zwariujemy, naprawdę, zwariujemy. Ponieważ, no, trzeba zwariować kiedyś w końcu. Więc lecimy. Na szczęście mam kilo z naprawą, więc on się ciągle naprawia, więc prawdopodobnie tyle, ile mam teraz, tak samo będzie na koniec odcinka. No bo on jest na szczęście z naprawą, więc nie musimy się martwić. Tylko musimy wykopywać te wszystkie redstone'y i tak dalej, ponieważ one tak naprawdę naprawiają nam ten cały sprzęcior i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra. Żebym tutaj przez 3 godziny nie gadał, żeby filmik nie trwał 3 godziny, to po prostu robimy cięcie i wracamy po prostu, jak będę już blisko jakichś diamentów. Mam nadzieję, że...
że jakieś znajdziemy. Dobra, wykopię też ten węgiel. Dobra, robimy cięcie, wracamy za chwilę. Ała! Ała! No i zaatakował mnie teraz akurat zombie. Dokopałem się do kolejnej kopalni jakaś, która nam przecina całe szlaki, co jest o wiele bardziej smutne. Ale dokopałem się też do lawy, więc tu musimy teraz przejść przez to. To jest jakaś dziwna ta lawa. Dobra, przekopujemy się tutaj na drugą stronę, ponieważ ciągle lecimy dalej, nie zatrzymujemy się i lecimy prosto. I mam nadzieję, że tutaj coś zaraz znajdziemy. To strasznie smutne jest to, że już kopię jakiś czas, a tu kurczę teraz kolejna ścieżka na bok, która nam przecina moje szlaki, więc mamy możliwe, że będziemy mieli pecha i po prostu nie znajdziemy żadnych diamentów, ponieważ tutaj już było bardzo dużo osób i tak naprawdę pewnie niewiele diamentów mi tutaj zostawili. Diamenty! Diamenty, akurat jak to powiedziałem, znaleźliśmy diamenty, ale jazda! Ej, ile ich tutaj jest? Dobra, o, to niewiele w sumie, tylko ile? Raz, dwa, cztery diamenty, no ale w sumie to spoko, w sumie ja się cieszę, że znaleźliśmy, kurczę, takie złoże mocarne. To jest w sumie mega spoko. Dobra, kopiemy dalej. Pierwsze, już 11 w sumie, ponieważ ja mam jeszcze tutaj na ten kill off szczęście 3, więc to o wiele więcej diamentów nam kopię, więc mieliśmy 4 diamenty, a na szczęściu mamy już 11. Ej, myślę, że jeżeli będzie mi tak szło, jak idzie mi teraz, to jesteśmy tutaj w stanie, myślę, że no, prawie stack uzbierać. Mam nadzieję, że uzbieramy. Byłoby naprawdę mega fajnie. Dobra, ale kopiemy dalej. Może coś tam dalej będzie. No i co? Słuchajcie, zachęcam was bardzo do zostawienia subskrypcji i włączenia powiadomień, ponieważ, może nie będę puszczał rąk, będę może dalej kopał, ponieważ to jest ważne. Ponieważ live'y będą na kanale... Kolejne diamenty. Ja mam jakiegoś farta w tym odcinku. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Kolejne diamenty, słuchajcie, znaleźliśmy. Już mamy 19 diamentów. Masakra, no nie spodziewałem się tego, że tu nam się coś takiego w tym odcinku przydarzy. No ale w sumie to bardzo fajnie. Już mi jest przykro, że spotykam te miejsca. Wolałbym ich nie spotykać. A tu co chwilę złoto, też fajnie będziemy mieli na tablicę donatorów. To też właśnie warto wspomnieć, że mamy tablicę donatorów. Jesteśmy na 11 poziomie. Tablica donatorów od... jakby każda osoba, która wyśle donate'a, pojawia się na srebrnym bloku. To nieważne, jaki donate wyślecie, więc zachęcam wszystkich, jeżeli ktoś chce mieć jakiś udział w tej serii, pojawić się tutaj na serwerze właśnie w sposób taki, że będzie wasz nick wypisany na tablicy, to możecie wysłać donate'a u mnie na live'ie. Słuchajcie, live'y będą coraz częściej, mam nadzieję, no bo... Po prostu chcę robić te live'y. Jakiś czas temu zrobiłem live'a. Teraz nie wiem, kiedy ostatni live był, ponieważ nagrywam odcinki na zapas, ponieważ teraz na kilka dni muszę wyjechać, dlatego w sumie jestem ciągle w tych samych ciuchach pod rząd kilka razy. No ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. No i mam... Co o czym mówiłem? Że nagrywam odcinki na zapas. No i nie wiem, kiedy ostatni live był, ale ostatni live, który na dany moment robiłem, było ponad 900 osób, więc jestem mega szczęśliwy. Za to wam też chciałbym podziękować, że tyle osób było. No i znowu żwir. Już kopałem się tyle czasu, tam był żwir. Ja mam dość, jeszcze sobie nie wziąłem łopaty w ogóle na to i nie mamy łopaty. Tu jest ta klątwa z wyzwaniami Herobrine'a. Masakra. Dobra, lecimy z tym. Ja tu narzekam na żwira za te diamenty? Ja nie mogę, ile? 4. 26 diamentów. Ej, to już naprawdę fajnie. Dobra, kopiemy dalej. Mam nadzieję, że jakieś diamenty jeszcze znajdziemy. Ej, to idzie w ogóle tak mi szybko, że masakra, nie spodziewałem się, że... Dobra, jakaś kopalnia. Tutaj przebiegniemy sobie w ten sposób, bo nie będę tego kopał bezsensownie. Dobra, przekopujemy się tu. Raz, dwa, trzy. I lecimy do następnych diamentów. Wyczuwam, że są na mojej drodze następne... No to moje wyczucie chyba nie jest zbyt... O nie, teraz z każdej strony żwir. Trzeba tu się kopać jednak. O, ale mogę zrobić tak? O, to są takie triki, zafirki. Widzicie to? Robicie sobie coś takiego. No i w ten sposób pokonujecie żwir. Jestem... Poskromiłem ten żwir, poskromiłem go totalnie. No niesamowite. Dobra, ej, mamy naprawdę tych diamentów dużo. Tego się nie spodziewałem, że tyle nam się uda uzbierać. A myślę, że jeszcze wiele diamentów przed nami. Ponieważ, no... Już się kopiemy trochę czasu w sumie. O kurczę, lawa. Niebezpiecznie. O, dobra. Już się kopiemy trochę czasu w sumie. Tu już się tak z 20... 25 minut chyba kopię.
No to już jest trochę czasu, nie wiem ile z tego odcinka będę miał. Mam nadzieję, że coś tam będzie. No bo... No i kolejne diamenciki. No i kolejne diamenciki, słuchajcie. No powiedzcie mi, że nie jestem mistrzem w kopaniu diamentów. Powiedzcie mi to, bo ja wam nie uwierzę, jak mi powiecie, że nie. Kolejne diamenty, słuchajcie, dobra, jak uzbieram... Zbieram stack diamentów, jak... Nie skończę odcinka, póki nie będziemy mieli stacka diamentów. Jak uzbieramy stack... No i pa, jeszcze emeralda. Emeralda jeszcze znaleźliśmy. No po prostu jestem bogaczem, bogaczem jestem na tym serwerze, totalnym bogaczem jestem. No nie, no kolej... Znowu żwir, i co, zanim znowu będą diamenty? Mam nadzieję, że ta. Dobra, poskramiamy ten żwir. No to akurat tego mi się nie udało. Jak mnie denerwuje ten żwir, to jest niepotrzebna rzecz w ogóle totalnie w tym Minecrafcie. Już się go totalnie nie używa. Dobra, kopiemy dalej. Mają tu być jakieś diamenty znowu, ponieważ wyczuwam moc tych diamentów. Wyczuwam, że one do mnie wołają tutaj za ściany. Mam nadzieję, że gdzieś tam będą. Ponieważ czuję, że lawę mamy, a nie diamenty, to mi się nie podoba. A może takie zabezpieczenie sobie walnę. Chociaż z jednej strony. Dobra, lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. Lecimy, nie śpimy, jak to mówią. No i szukamy następnych diamentów, które gdzieś tutaj powinny... Tu się boję, że coś mi na głowę spadnie. Co zamuruje. Mamy 30 pochodni. O nie, masakra. Staram się je stawiać tak niezbyt często, bo nie ukrywam, że nie mam ich dużo, a nie... O nie, nie chce mi się wracać, więc ja się cofam i je zbieram sobie, żeby mieć je po prostu na następne bloki, żeby mi się nie skończyły, bo nie chce mi się stąd wracać już, bo zanim ja stąd wrócę, to będzie masakra. A kopiemy tu. Następne. Ej, no nie, no znowu jakaś kopalnia. O, ale mamy złoto. Będzie na tablicy donatorów oczywiście, więc muszę koniecznie zbierać. Jest mi to mega potrzebne. O! Szkielet! Co my tu znaleźliśmy? O nie, tu się pali wszystko. Ty, ale miejsce znaleźliśmy. Ła! Nie, zaatakowało mnie to. No nie, tu się pali wszystko. Ta lawa tu to podpala wszystko. Dobra. Ej, mamy kopalnię w ogóle, więc to też powinniśmy może pozwiedzać, ale wrócimy sobie tu na odcinku jakimś, albo nie wiem, wrócę sobie tu poza odcinkiem może bardziej, bo teraz na odcinku mamy inny challenge. Inny challenge, dobra, kopiemy tutaj dalej. Inny challenge, musimy znaleźć diamenciki. O nie, idzie tu szkielet do mnie, już to słyszę. Chodź tu, no już załatwmy to, miejmy to z głowy, jesteś na dwa strzały, chłopie. Nic mi nie grozi. Jestem zbyt dobrze uzbrojony na ciebie. Dobra, przychodzimy tu. Wyczuwam diamenty, wyczuwam mocarne. No może diamenty nie, ale emeraldy do mnie krzyczą. Dobra, kontynuujemy tutaj to. Kopię tutaj dalej. Kurczę, chociaż to złoto też by było fajnie zebrać. Ale dobra, to ja to wrócę tutaj kiedyś. Kurczę, dobra, tą ziemię pomijamy, bo mi się nie chce jej kopać. Kopujemy się, tu jesteśmy na poziomie 11. Lecimy dalej z kopaniem diamentów. Kopaniem diamentów. Ile ich tu mamy? Ale dobry drop! Tu mamy 52 diamenty już! Wyobrażacie sobie to? 52 diamenty! Co jest grane? Jestem bogaczem, przecież my kopiemy... Nie no, już prawie godzinę kopię. No ale to jest... To jest fest dużo! Tych diamentów już. No tak, niecałą godzinę w sumie. Tak jak patrzę na zegarek, to... Tak, 52 minuty kopiemy. Dobra, lecimy dalej. No, 52 minuty i 52 diamenty. To w sumie tak, jakbyśmy kopali jednego diamenta na minutę. Myślę, że dobra statystyka. Dobra, lecimy tutaj. Mamy... Dobra, zbiorę to, żeby mi się naprawił kilof trochę, bo... Bo lipa trochę jakby mi się zniszczył, a nie chciałbym. Znowu ta kopalnia, ale mamy złoto, które koniecznie muszę zebrać, żeby było na tablicy donatorów. Dobra, lecimy tu dalej. Może... No proszę, jakieś diamenciki... Kapkę, co? Troszkę. Proszę. To by się tak przydało. Ja czuję, że są. Czuję, że są tu gdzieś za ścianą. No nie, no nie możemy znaleźć teraz diamentów. Ale mamy redstone. To wezmę. No nie, no tu jest jakiś blok w ogóle, którego nie chcę.
Weź się, usuń, usuń się stąd. Usuń się totalnie, nie potrzebujemy. No nie no, znowu redstone. A diamentów nie ma. Ale czuję, że tu będą, czuję, że tu będą. Kopiemy już tak szybko, ale będziemy mieli dużo naprawienia tego kilofu. Ajajaj, ajajaj, to będzie bardzo kosztowne, coś tak czuję. Kolejne diamenciki, kolejne diamenciki. Ile ich tu ma? Jaki masywny drop kolejny. O, ile tu już będziemy mieli. Brakuje nam jednego diamentu do tego, żeby mieć stack. Dobra, ej, kupimy dalej, ponieważ ja czuję, że znajdziemy następne diamenty. I następne diamenty to już nam dadzą na pewno stacka. Powiedziałem, że póki nie zdobędę stacku, nie kończę odcinka. Więc wytrwale, cisnę dalej. Dobra, kopiemy dalej tutaj. Ajajaj. A tak się przekopiemy tutaj. O. Dobra, i lecimy dalej. Równo tą linią. Ciągle przed siebie. Nie może... A, nie możemy skręcić, to nie. No nie, no dobra, zbiorę je, ale nie możemy skręcić. Musimy znaleźć jeszcze... No nie. Musimy znaleźć jeszcze jakieś diamenty na tej prostej linii, na tej prostej linii. Ja powiedziałem, że nie możemy skręcać. Więc tu jakieś diamenty muszą jeszcze być. Muszą, proszę. Proszę, coś tu musi być. Nie. Kurczę, nie mogę tu postawić, o. Dobra, dobra, tu, tu, tu. Hop, hop, hop. Dobra. Dobrze, że ta lawa jest co chwilę, to mniej pochodni muszę używać. Ale już mnie męczy to wracanie po te pochodnie, żeby ciągle je mieć. Na szczęście będę wam to wycinał, ponieważ bez sensu... Jest! Słuchajcie, uzbieraliśmy w niecałą godzinę w sumie diamentów 1,5 staka prawie? To jest szok jakiś totalny. No niecałą godzinę, za 3 minuty będzie równo godzina, jak zacząłem kopać te diamenty. Dobra, słuchajcie, to już by było na tyle. Dziękuję wam bardzo. O, gdzieś tu się, tu jest, o, tu, 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 o. O, widzicie mnie teraz w tej ten. Dziękuję wam bardzo za odcinek. Kolejny mocarny odcinek, w którym zdobyliśmy 1,5 staka diamentów, słuchajcie. To jest mnóstwo, ponieważ musieliśmy bardzo dużo diamentów oddać Herobrainowi na tym ostatnim, znaczy na kilka odcinków wcześniej, kiedy nam kazał wykonać wyzwanie. Znaczy powiedział, że jeżeli chcemy uratować Noona, musimy wywalić wszystkie diamenty. Wywaliliśmy wszystkie, ale nam się to teraz totalnie zwróciło. Więc... Ja jestem mega zadowolony, muszę naprawić kilof, więc kilka diamentów z tego pójdzie na pewno na naprawę kilofu, ponieważ to stołamacz musi zostać wytrwale, bo jest to bardzo szczęśliwy kilof. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i dajcie subskrypcję. Oczywiście z powiadomieniem, żebyście wiedzieli, kiedy są odcinki, chociaż one są codziennie o 19:19, ale żebyście wiedzieli przede wszystkim, kiedy są live'y, ponieważ one są już niezapowiedziane. Więc żebyście mogli na nich być, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. Dziękuję za oglądanie. Do jutra. 19:19 widzimy się. Cześć.